Dzień dobry, Natalia Prokop. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu Mazowsze stawia na zdrowie. Ciechanowska okulistyka i laryngologia z nowoczesnym sprzętem diagnostyczno-terapeutycznym. Będzie nowa droga Lipsko-Iłża. Pruszków i Radom na czele innowacji medycznych. Budowa nowoczesnego SOR-u w Radomiu pochłonęła prawie 80 milionów złotych, a modernizacja oddziału urologicznego w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie blisko 7 milionów złotych. Szpitalny oddział ratunkowy przy szpitalu na Józefowie jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i największym w regionie. To oddanie szpitalnego oddziału ratunkowego o bardzo dobrym wyposażeniu, też o dużej przestrzeni, w której będą diagnozowani, leczeni i kwalifikowani do leczenia chorzy. Najnowocześniejszy oddział bez wątpienia dzisiaj w Polsce. Rzeczywiście duma z tej inwestycji, bardzo ważnej w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców całego subregionu. Mieszkańcom Radomia życzę, że jeżeli będą musieli korzystać ze szpitalnego oddziału radomskiego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, to mam nadzieję, że też będą mieli takie warunki, które będą w godny sposób mogły też ten ciężki dla nich moment przejść. Radomski SOR ma powierzchnię 6400 m2. Na oddziale znajdziemy poczekalnię z 350 miejscami, 28 łóżek obserwacyjnych, strefę dla dzieci, salę zabiegowo-operacyjną, ambulatorium, izolatki i liczne gabinety. Z usług naszego SOR-u korzystają pacjenci z Radomia i okolic Radomia i w tym momencie SOR to zabezpieczenie wszystkich potrzeb zdrowotnych, zapewniających największe standardy w zakresie medycznym i pobytu pacjenta. Samorząd województwa mazowieckiego przekazał 6 800 000 zł na modernizację oddziału urologicznego szpitala w Pruszkowie. Mamy tutaj do czynienia z bardzo nowoczesnym oddziałem, świetnie wyposażonym, no i mamy nadzieję, że będą tutaj udzielane bardzo wysoko wykwalifikowane usługi medyczne, głównie w urologii niskoinwazyjnej. Mamy bardzo przyjazne sale chorych, każdy ma węzeł sanitarny, są zachowane takie elementy intymności. Osoby z niepełnosprawnościami będą też mogły w komfortowych warunkach spędzić tutaj czas badań, czas operacji. Oddział w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie staje się nowoczesnym oddziałem, gdzie wcześniej 10, dzisiaj 20 pacjentów regularnie i na stałe może trafiać na szybką diagnozę, na szybką pomoc lekarską i przede wszystkim będzie to komplementarna pomoc na nowoczesnym sprzęcie, tak żeby pacjent od początku do końca był po pierwsze zdiagnozowany, ale także wyleczony. Mamy w tym oddziale 8 sal chorych, łącznie 20 łóżek. Jedna sala jest salą zwiększonego nadzoru. Oddział jest wyposażony także w salę cystoskopową, w salę, w której mamy USG, w którym możemy wykonywać biopsję stercza i która jest też salą opatrunkową. Tylko w 2024 roku władze Mazowsza przeznaczą blisko 440 milionów złotych na inwestycje w mazowieckich szpitalach. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzymał nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny. Aparatura o wartości ponad miliona złotych trafiła do oddziałów okulistyki i laryngologii. Wśród nowego wyposażenia są m.in. spektralny tomograf komputerowy, diatermia chirurgiczna i nowoczesne fotele zabiegowe oraz aparat WNG z wyposażeniem. Samorząd województwa inwestuje w modernizację, w budowę, w zakup sprzętu. To jest jedno, ale też trzeba pamiętać, że poręczamy kredyty, pokrywamy ujemny wynik finansowy. Mamy satysfakcję, że możemy pomóc wszystkim pacjentom. To nie pierwszy, a już trzeci taki zastrzyk finansowy dla oddziału okulistycznego. Jako epidemiolog jestem pełna uznania dla prowadzenia tak placówki, która rozwija się i która pozwala na wczesną diagnostykę chorób. Bo wczesna diagnostyka chorób to tańsza służba zdrowia. Szpital w Ciechanowie podpisał również umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie otrzyma wsparcie finansowe w wysokości ponad 20 milionów złotych. Do roku 2024 planujemy największą inwestycję od wielu lat, to jest zwiększenie efektywności szpitala wojewódzkiego, która zakresem będzie obejmowała prawie wszystkie budynki.
Będzie to ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana instalacji związanej z wodą, z instalacją sanitarną. W poprzednich latach ze środków budżetu samorządu Mazowsza Ciechanowska Okulistyka zakupiła specjalistyczne sprzęty medyczne, które usprawniły pracę personelu medycznego. To będzie największa inwestycja drogowa w tym roku. Podpisano umowę na przebudowę 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747. Koszt inwestycji to aż 277 milionów złotych. Inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 od mostu w Solcu na Wiśle do drogi krajowej nr 9 przebiegającej przez Iłżę. Pierwszy etap, obejmujący budowę około 10-kilometrowego odcinka drogi, został zrealizowany na terenie Solca w poprzednich latach. Teraz przyszedł czas na kolejne kroki. Ona jest z wielu względów ważna. No po pierwsze, to jest dobry ciąg komunikacyjny łączący województwo lubelskie z województwem mazowieckim, ale też z województwem świętokrzyskim. Ma to znaczenie, jeżeli chodzi o aktywizację gospodarczą. Inwestycja historyczna, bo inwestycja, która będzie dawała możliwość rozwoju gospodarczego tej ziemi lipskiej, ziemi zwoleńskiej również, a jednocześnie no, komunikacja się poprawi zdecydowanie. Ziemia Lipska jest taką bramą południową Mazowsza i dobrze, aby to ciążenia, a więc możliwości dojazdu do stolicy subregionu Radomia były lepsze. Blisko 30 km, z czego tylko 5 starym przebiegiem, a blisko 25 km nowym przebiegiem, 29 obiektów inżynierskich, z czego 3 duże, most w Iłży, most na rzece Krępiance i wiadukt w Iłży, 21 skrzyżowań z dwoma rondami w Iłży i Pawliczce, gdzie zawsze mieliśmy dużo wypadków. Celem inwestycji jest połączenie dwóch niezwykle ważnych dróg, krajowej 9 na Mazowszu i 19 na Lubelszczyźnie. Ten równomierny rozwój Mazowsza jest widoczny i odczuwamy go na terenie, myślę, że całego powiatu lipskiego, subregionu też radomskiego. I dobrze, że ta inwestycja będzie zrealizowana. Planowany czas realizacji inwestycji to 3 lata. Nowa droga będzie biec przez gminy Lipsko, Sienno, Rzeczniów i Iłża. Inwestycje drogowe w służbę zdrowia, a także olbrzymie środki w ramach programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Tak, w regionie ostrołęckim zapowiada się 2024 rok. W regionie ostrołęckim najwięcej, bo ponad 90 milionów złotych, pochłoną remonty, budowa i modernizację dróg. Przebudowana zostanie m.in. droga wojewódzka nr 627 z Ostrowi Mazowieckiej do Orła, czy droga nr 544 w Chodkowie Kuchny. Dodatkowo 10 milionów złotych z budżetu województwa zostanie przeznaczone na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy. 90 milionów wsparcia przekazywane jest na rzecz dróg. Też 1 200 000 zł na modernizację stacji kolejowej Małkinia, Ostrów Mazowiecka. To są część środków, która jest już zaangażowana z poprzednich projektów i część tych środków po prostu jest przełożona na 2024 rok, ale też pamiętamy o tym, że takie projekty są bardzo ważne i bardzo dużo wniosków nadal jest w puli, która czeka na rozpatrzenie. To działanie będzie ingerować oczywiście pozytywnie w życie gospodarcze, społeczne tego subregionu w 22 instrumentach, w kilkunastu obszarach życia. Ważne inwestycje planowane są również w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i Ostrołęckim Meditransie. Samorząd Mazowsza przeznaczy na nie ponad 17 milionów złotych. Dzięki wsparciu oddział kardiologii interwencyjnej zostanie rozbudowany i doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny, a do Meditransu trafią nowe ambulanse. Będzie to całkowicie nowy oddział w nowej lokalizacji, z nowym katlabem, jeśli chodzi o wykonywanie koronografii, więc będziemy znów przodującym szpitalem, jeśli chodzi o technologię i technikę medyczną, która została zastosowana w naszym szpitalu. Kontynuowane będą także programy wsparcia, na które samorząd województwa przeznaczył w tym roku ponad 1 000 000 zł. Laboratorium Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w obszarach związanych z inżynierią powierzchni i wytrzymałością materiałów. Oferta badawcza placówki jest skierowana do przemysłu, głównie motoryzacyjnego. Ja traktuję oddanie tego laboratorium jako właśnie element tego procesu.
Uczelnia dzięki temu będzie mogła świadczyć usługi dla przemysłu motoryzacyjnego, dla przemysłu mechanicznego. Będzie mogła być po prostu usługodawcą, który będzie rozwiązywał konkretne problemy przedsiębiorców. Nasza uczelnia ciechanowska realizuje wspaniałą misję. Misję rozwoju regionu. To właśnie dzięki niej nasz region może realizować takie zadania edukacyjne, które służą zarówno naszym mieszkańcom, naszym studentom, ale również gospodarce. To laboratorium działa w strukturze Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Działania te w sposób bezpośredni wiążą konkretne firmy, zakłady pracy i instytucje z naszą uczelnią, umożliwiając transfer wiedzy od nas do zakładów pracy, ale również wdrażanie rezultatów naszych prac. W laboratorium na zlecenie firm, głównie motoryzacyjnych, sprawdzana jest wytrzymałość materiałów, czy też wpływ środowiska na korozję części samochodowych. W zakresie naszej akredytacji posiadamy na chwilę obecną 3 grupy obiektów badawczych. To są metale i ich stopy, powłoki, pokrycia organiczne i nieorganiczne oraz tablice rejestracyjne. Ciechanowska uczelnia stawia na rozwój, dlatego uzyskała już pozwolenie na budowę Centrum Innowacji i Transferu Technologii. I to wszystko w dzisiejszym programie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Są takie chwile, które zmieniają cały Twój świat. Są takie miejsca, w których odkrywasz go na nowo. I tacy ludzie, którzy wskazują Ci drogę. Są takie momenty, w których wszystko jest w Twoich rękach. Warto być wtedy razem. Są takie sytuacje, w których trzeba się zatrzymać. Spojrzeć wstecz. I pamiętać o swojej historii. Aby z odwagą patrzeć w przyszłość. Mieć wspólny cel. Po to, by razem sięgać po sukces. I najważniejsze, to mieć dobry plan. Mazowsze. Nasze miejsce na ziemi.